Dzień dobry, dziś gościem programu jest Krzysztof Wiśniewski, starosta powiatu karkonoskiego. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie starosto, porozmawiajmy o roku minionym 2021 i obecnym 2022, ale te podsumowanie rozpocznijmy właśnie od minionego roku. Jaki to był rok? Panie redaktorze, rok 2021 był rokiem trudnym, rokiem nieprzewidywanym ze względu na panującą pandemię. No, nie odkryję to Ameryki, jak powiem, że to był bardzo trudny rok dla wszystkich samorządów, ale my sobie poradziliśmy. Uważam, że zdaliśmy ten niezwykle trudny egzamin, o czym mam nadzieję przekonać pana redaktora, oglądających nas widzów, tym samym dziękując panu bardzo serdecznie za zaproszenie. Tyle konwenansów, panie starosto. Sporo pieniędzy powiat karkonoski wydał właśnie na działalność covidową, przeciwcovidową. Sporo też powiat wykonał działań w tym kierunku. No tutaj zacznę może od naszych domów pomocy społecznej, których mamy 4. No i tutaj musieliśmy zrobić wszystko, żeby zabezpieczyć naszych mieszkańców, a to są osoby starsze, osoby również z różnymi obciążeniami chorobowymi, osoby niepełnosprawne. Więc tutaj pierwsze co, to staraliśmy się jak najbardziej zabezpieczyć mieszkańców i personel. Na ten cel pozyskaliśmy dodatkowe środki, blisko 10 milionów złotych z różnych źródeł. No przede wszystkim środki rządowe, środki wojewody, ale również Urzędu Marszałkowskiego i unijne. No i tu muszę powiedzieć, że udało nam się. Nie mieliśmy poważnego ogniska, nie mieliśmy poważnego kryzysu i tu jestem bardzo wdzięczny pracownikom domów pomocy społecznej, którzy również no, tu stanęli naprawdę na wysokości zadania, byli elastyczni, jeśli chodzi o czas pracy i wszystkie te kwestie związane z obowiązkiem pracy. Ale tak, również wsparliśmy przedsiębiorców z powiatu karkonoskiego i z miasta Jeleniej Góry poprzez nasz Powiatowy Urząd Pracy. Przez ten ostatni czas, kiedy wypłacana była tarcza, środki, które pozyskaliśmy z ministerstwa, a dalej przekazaliśmy do przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, w tym stowarzyszeń, to ponad 100 milionów złotych. No uważam, że jest to i był bardzo poważny zastrzyk, który pozwolił przedsiębiorcom przede wszystkim utrzymać zatrudnienie, no ale też utrzymać swoje firmy w tym bardzo trudnym czasie. Ta epidemiczna hekatomba nie spowodowała też, że powiat karkonoski w jakimś stopniu zaniedbał inwestycje, bo naprawdę sporo się działo. Jak już powiedziałem, uważam, że tutaj zdaliśmy ten trudny egzamin, przeprowadziliśmy szereg inwestycji, pozyskaliśmy sporo zewnętrznych środków, właściwie we wszystkich tych najważniejszych obszarach, w obszarze komunikacji, dróg, powiem tutaj o projekcie powiatowej komunikacji karkonoskiej, to jest to zadanie, które również po raz pierwszy w historii powiat karkonoski wziął na siebie. Było to no, i jest potężne zadanie logistyczne, organizacyjne, a także finansowe. Ja przypomnę, zorganizowaliśmy 11 linii, które docierają do mieszkańców wszystkich 9 gmin wchodzących w skład powiatu karkonoskiego. Każdego dnia realizujemy blisko 400 kursów. W ciągu 11 miesięcy minionego roku pokonaliśmy ponad 800 tysięcy kilometrów. To jest tak, panie redaktorze, jakby 20 razy okrążyć kulę ziemską. Ale też liczba pasażerów mówi o tym, jakie było zapotrzebowanie. Ponad 400 tysięcy pasażerów skorzystało w tym czasie z powiatowej komunikacji karkonoskiej. Ale żeby jeszcze bardziej zobrazować potrzebę tego projektu, to powiem w ten sposób. 9 na 10 autobusów, które widzą Państwo w swoich gminach, w swoich miejscowościach, to powiatowa komunikacja karkonoska. Wyobraźmy sobie teraz, co by było, gdybyśmy tego projektu nie realizowali. Mielibyśmy poważną zapaść komunikacyjną w powiecie. A tym bardziej cieszy fakt, że pozyskaliśmy na ten cel zewnętrzne środki z Rządowego Funduszu Przewozów Autobusowych, 90%. Przy wartości projektu blisko 3 miliony
Wkład własny powiatu to niecałe 300 tysięcy złotych. I dobra wiadomość dla mieszkańców powiatu, ale też miasta Jeleniej Góry, bo również mieszkańcy Jeleniej Góry korzystają z komunikacji karkonoskiej. Dobra wiadomość jest taka, że jesteśmy po ocenie wniosku na ten rok, który został oceniony pozytywnie w całości, w związku z tym nieprzerwanie kontynuujemy komunikację karkonoską. Trzeba wspomnieć też o inwestycjach drogowych, bo to też wiele się dzieje w tej płaszczyźnie. Tak, inwestycje drogowe to przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu, ale też gości odwiedzających. To jest też wizytówka naszego regionu, dlatego tutaj również mogę pochwalić się sporą aktywnością w tym obszarze. Zrealizowaliśmy kilka ważnych zadań drogowych. Do tych najważniejszych należy z pewnością przebudowa niebezpiecznego skrzyżowania w Mysłakowicach. Droga z Jeleniej Góry na Karpacz, z Miłkowa na Mysłakowice. Tam powstało bezpieczne rondo, na które również pozyskaliśmy środki rządowe w wysokości 80%. Przebudowaliśmy całkowicie drogę powiatową w Chrośnicy, to jest gmina Jeżów Sudecki, ale również wykonaliśmy częściowo nakładkę na drodze powiatowej w Miłkowie. Z samorządem Starej Kamienicy rozpoczęliśmy budowę chodnika na wysokości Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej i Zatoki Autobusowej. W porozumieniu z samorządem Szklarskiej Poręby, tam samorząd zlecił i wykonał dokumentację projektową na drogę 1 maja i most. My złożyliśmy wnioski do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Czekamy teraz na rozstrzygnięcie. Mam nadzieję, że będzie pozytywna opinia. Ale również z Urzędem Marszałkowskim realizujemy kilka zadań. Mowa tutaj o skrzyżowaniu, o rondzie w Kowarach. Następne rondo na drodze powiatowej do Karpacza na wysokości stacji BP. To jest to skrzyżowanie na Łomnice, Kowary i właśnie na Karpacz z kierunku Jeleniej Góry. Tutaj jesteśmy na etapie, gdzie zleciliśmy już wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysową, ale również pozyskaliśmy sporo środków rządowych na realizację ważnych zadań, które będą realizowane w tym roku. Do tych najważniejszych należy z pewnością przebudowa drogi powiatowej Janowice Wielkie Trzcińsko-Karpniki. W tej chwili zleciliśmy wykonanie dokumentacji. Również pozyskaliśmy środki na przebudowę mostu na drodze powiatowej do Karpacza, przebudowę mostu na drodze powiatowej do Miłkowa nad polderem zalewowym Suchym, na drodze powiatowej w Podgórzynie na ulicy Doliny Czerwienia. Więc no, tutaj duża aktywność, sporo środków pozyskanych i z rządowych Funduszu Rozwoju Dróg, Inwestycji Lokalnych, a także z Polskiego Ładu, ale też zleciliśmy sporo dokumentacji projektowo-kosztorysowej, tak żeby być też gotowym w tym roku i w przyszłych latach. No i do tych najważniejszych zadań, które zleciliśmy i mamy już tę dokumentację gotową, to droga w Podgórzynie do Borowic, droga w Miłkowie, most w Siedlęcinie, ulica Górna w Siedlęcinie. Także no, wymieniam tutaj te najważniejsze zadania, które zostały zrealizowane, bo one jakby będą również skutkowały na ten rok i na przyszłe lata. Kolejnym projektem powiatu karkonoskiego, który cieszy się dużym powodzeniem, to jest projekt Door to Door. Przypomnijmy, widzą, o co w tym chodzi. W ramach projektu Karkonoski Door to Door osoby niepełnosprawne mogą zadzwonić do koordynatora w starostwie, zamówić transport, bezpłatny transport, to jest bardzo ważne i to podkreślam, w celu załatwienia ważnej życiowo sprawy. Mówię tutaj o wyjeździe do lekarza, do apteki po lekarstwa, czy też do różnego rodzaju urzędów. Przyjedzie specjalnie do tego celu zakupiony i przystosowany pojazd, bus 9-osobowy, wyposażony w urządzenia, które pozwalają bezpiecznie i komfortowo wsiąść na pokład. Również osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich kierowca zawozi pod wskazany adres, następnie czeka, ewentualnie umawia się na godzinę i odwozi z powrotem do domu. Jeśli jest potrzeba, to również pomaga wsiąść osobie niepełnosprawnej na pokład. Na ten cel pozyskaliśmy środki z PFRON-u. Wartość całego projektu to 500 tysięcy złotych, wkład własny powiatu 150 tysięcy. I ten projekt będzie jeszcze realizowany przez najbliższe 2 lata. Sporo kontrowersji wzbudził sprzedaż domów czasów dziecięcych w Szklarskiej Porębie.
Kontrowersje to mocne słowo, panie redaktorze, ale dziękuję panu za to pytanie, bo oczywiście jest ważne i każda taka okazja, żeby wytłumaczyć mieszkańcom tę decyzję, jest dla mnie istotna. Otóż dom czasów dziecięcych, likwidacja domów czasów dziecięcych uważam, że była dobrą i odważną decyzją podjętą. Wydaje się, że nawet trochę za późno. Dlaczego? Może na początek wyjaśnimy, co to jest dom wczasów dziecięcych. Otóż kojarzy się z urlopem, ze wczasami. Natomiast dom wczasów dziecięcych to jest szkoła, w której realizowana powinna być podstawa programowa i do tej szkoły wysyłane powinny być dzieci przez swoje macierzyste placówki na odbywanie nauki zgodnie z podstawą, korzystając z lokalnych warunków klimatycznych w celu podreperowania swojego zdrowia. No to było dobre w minionej epoce, powiedzmy wprost, kiedy na Górnym Śląsku były poważne problemy ze środowiskiem i na takie turnusy przyjeżdżały grupy. Taki turnus trwa od kilku do kilkunastu nawet tygodni. W tej chwili już nikt nie chciał się na to decydować. Ani rodzice nie chcieli wysyłać swoich dzieci, ani też macierzyste jednostki, czyli szkoły. W związku z tym mieliśmy obiekt, który stał pusty. Były tam oczywiście grupy, ale absolutnie nie jakby wynikające z tego skierowania. Były to zielone szkoły, które nie mogliśmy nijak wpisać do CIO i otrzymywać za to środki subwencji oświatowej. W związku z tym mieliśmy obiekt, który stał pusty. Koszt utrzymania tego obiektu, samych kosztów stałych, to rocznie blisko 2,5 miliona złotych. No i nic tam się nie działo. Dlatego podjęliśmy, uważam, dobrą decyzję, bo co dalej? Co po sprzedaży, bo chcemy docelowo sprzedać te obiekty? Otóż mamy inny bardzo poważny problem. Problem dzieci, które decyzją sądu odbierane są od swoich rodziców z powiatu karkonoskiego, trafiają do pieczy zastępczej. My nie mamy miejsc w naszym domu dziecka w Szklarskiej Porębie, w związku z tym odsyłamy dzieci do innych województw, nawet bardzo odległych. Przez co nie mamy możliwości pracy nad rodziną, dobrego zabezpieczenia dzieci, które odbieramy. Dlatego ze sprzedaży domów czasów dziecięcych chcemy wybudować 3 nowoczesne, bezpieczne, komfortowe domy dziecka, żeby te dzieci, które no, przeżywają wielką tragedię, wielki dramat, no, mogły czuć się i żeby były zaopiekowane w sposób jak najbardziej komfortowy. Więc te środki zostaną na ten cel przekazane. Zresztą pozyskaliśmy również z Polskiego Ładu 5 milionów złotych właśnie na budowę 3 nowoczesnych placówek, no ale z pewnością ta kwota nie wystarczy, dlatego te pieniądze ze sprzedaży domów czasów dziecięcych będą przekazane na budowę tych 3 obiektów. Tak wyglądał rok 2021. Wkroczyliśmy w rok 2022, no i tu od razu trzeba uderzyć z grubej rury. Rok 2022 to historyczny budżet powiatu karkonoskiego. Tak, po raz pierwszy raz w historii przekroczyliśmy 100 milionów złotych, a dokładnie 115 mamy po stronie wydatków. To jest absolutnie rekord. Rekordem jest również pozycja inwestycje, bo na ten cel zabezpieczyliśmy ponad 32 miliony złotych, gdzie w samym załączniku inwestycyjnym mamy blisko 50 zadań, głównie drogowych. Tam 95% to są zadania drogowe, więc tak jak pan zauważył, rekordowy budżet, rekordowe środki przeznaczone na ten rok na inwestycje. No i teraz tylko trzymać kciuki, żebyśmy mogli zgodnie z planem, zgodnie z harmonogramem realizowali wszystko to, co w tym budżecie zostało zabezpieczone środkami finansowymi. Pięknie dziękuję za rozmowę, pięknie dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszego studia. No i życzę powodzenia. Panie redaktorze, bardzo panu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Pozdrawiam również mieszkańców powiatu karkonoskiego. A ja zapraszam państwa na kolejny odcinek Gościa Dnia.